Gangsterski świat może fascynować. Pieniądze, luksus, respekt, odwaga. Jak pokazuje jednak historia, obraz takich grup przestępczych nijak ma się do rzeczywistości, gdzie pod skorupą twardzieli kryją się donosiciele, ludzie bez honoru i zasad, dla których ważniejsze od godności są pieniądze i wpływy. Historia, o której ci opowiem, jest niezwykle zagadkowa i myślę, że odrobinę przemilczana w mediach, gdzieś zaginęła w zalewie krwawych doniesień o kolejnych gangsterskich porachunkach początku XXI wieku. Czasami z okazji świąt jakiś portal czy telewizja przypomni sobie o małej dziewczynce, która stanęła w centrum wojny narkotykowej warszawskiego półświatka. Stanęła w tym centrum na krótką chwilę, by potem rozpłynąć się jak we mgle. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Zapraszam na historię Kariny Surmacz. Ta historia ma wielu bohaterów. Pierwszym z nich jest Anna Surmacz, pseudonim Andzia. Była ona dealerką narkotyków. Handlowała heroiną na warszawskim Starym Mokotowie. Miała powiązania z działającą tam grupą mokotowską. Biegało dla niej kilkunastu dealerów. Mieszkała przy ulicy Dąbrowskiego w lokalu należącym do jej męża. Jednak nie do końca z nim. Marcin był uzależniony od heroiny i regularnie podkradał swojej żonie narkotyki, więc Anna wyrzuciła go do piwnicy. Andzia pięła się po szczeblach gangsterskiej hierarchii, czuła się coraz pewniej i działała coraz śmielej. Anna była również matką, miała 7-letnią córkę Karinę, dziewczynkę o dość charakterystycznych rysach i zawadiackim spojrzeniu. W tej historii jest również Piotr S., pseudonim Świr. Jego ksywa nie była przypadkowa, a odnosiła się do wybuchowej natury. W półświatku był odpowiedzialny za egzekwowanie długów. 3 dni przed tragicznymi wydarzeniami opuścił zakład karny, gdzie odsiadywał wyrok za rozboje. Związany był z Anną Surmacz i tworzyli parę. Ponoć nie cierpiał małoletniej Kariny. Według tego, co przeczytałem, miał jej nawet dwukrotnie podać narkotyki. Andzia chciała od niego odejść, lecz wtedy Świr groził, że zabije dziewczynkę. Potrafił przystawiać małej pistolet do głowy i rozkazać matce, aby ta zlizała rozlane piwo z podłogi. Świr od grupy przestępczej miał domagać się pieniędzy za swoją odsiadkę, przez co naraził się jej bosą. Kolejna postać to Rafał Mikołajczak, pseudonim Święty. Uzależniony dealer narkotykowy, który pracował dla Andzi. Miał córkę w identycznym wieku co Karina. Dziewczynki chodziły nawet do jednej klasy. Rafał był chrzestnym Kariny, a Andzia chrzestną córki Świętego. Dziewczynki często nocowały u siebie nawzajem. Mówiły do rodziców przyjaciółki, ciociu, wujku. Kiedy Święty dowiedział się, że Świr podaje dziecku narkotyki, zabrał Karinę do siebie na parę dni. Miał być silnie związany emocjonalnie z matką i córką. Był ponoć naprawdę sympatyczną osobą, chętną do pomocy. Wielokrotnie wyciągał Andzie z kłopotów. 26 grudnia 2002 rok. Sypiący bez przerwy śnieg i mrozy sięgające ponad 20 stopni Celsjusza. Tak wyglądały święta Bożego Narodzenia w 2002 roku. 7-letnia Karina bawi się w swoim pokoju. W lokalu znajdują się również Świr i Andzia. Jednak nie były to święta jak w większości polskich domów. Na stole nie było jedzenia, tylko Coca-Cola i papierosy. Była za to choinka. Właśnie 26 grudnia ktoś zapukał do mieszkania znajdującego się przy ulicy Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Zaraz po otwarciu drzwi padają 2 strzały. Oba w głowę Świra. Kiedy upada, zamachowiec oddaje kolejne 3. Tak samo w głowę. W dużym pokoju Andzia zostaje drugą ofiarą krwawej egzekucji. W jej głowę morderca wypala 2-krotnie. Najprawdopodobniej zabójca poszedł do pokoju Kariny. Drzwi były zamknięte. Otworzył je i nie znalazł w niej dziewczynki. Dziecko zapewne schowało się. Nie wiadomo, czy widziało sprawcę samej masakry. Najprawdopodobniej nie. Jednak na pewno Karina słyszała krzyki i strzały. W mieszkaniu policjanci będą dopiero w Sylwestra. Zaalarmowani przez siostrę Anny Surmacz, zaniepokojoną brakiem kontaktu z siostrą oraz świecącymi bez przerwy choinkowymi lampkami. Funkcjonariusze w lokalu zastaną skuloną postać Świra w kałuży krwi oraz samą Annę w dużym pokoju, na łóżku, z twarzą skierowaną do podłogi i 2 dziurami po kulach. Nie będzie za to dziewczynki, ani śladu przemocy wobec niej. Co do śladów po sprawcy,
bądź sprawcach nie zostawili niczego poza dwoma łuskami po nabojach, kaliber 9 mm. Wkrótce policja ustali kilka faktów. W dzień po śmierci pary Rafał Mikołajczak, pseudonim Święty, zadzwonił na telefon Andzi i odebrała jego chrześnica, Karina, 7-latka, która najprawdopodobniej spędziła dzień w towarzystwie dwóch trupów. Święty powiedział do swojej partnerki, że niedługo wróci. Musi sprawdzić, co u Andzi. Później jeszcze wykona telefon do partnerki, informując ją, że nie może rozmawiać i później się odezwie. Nie odezwał się nigdy. To są fakty, na ich podstawie można wywnioskować, że po rozmowie z 7-latką pojechał do mieszkania, w którym się znajdowała. Zastał tam ciała po egzekucji oraz wystraszone dziecko. Spakował jej najpotrzebniejsze rzeczy, kołdrę oraz ciuchy, gdyż te zniknęły z dziecięcego pokoju, i z telefonu Andzi wykonał połączenie do innego gangstera, Marcina S., pseudonim Mołek. Najprawdopodobniej, aby ten pomógł mu ukryć dziewczynkę. Oczywiście treść rozmowy jest domysłem, za to samo wykonanie połączenia faktem. Fragment książki Złe psy w imię zasad Patryka Wegi. Podkomisarz Paweł Wnuk, Wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Najbardziej chujowa była historia zaginionej dziewczynki, która była świadkiem zabójstwa. Na Mokotowie na ulicy Dąbrowskiego zabito matkę tej małej i jej konkubenta. To była Andzia Surmaczowa i jej konkubent, ksywa Świr, których zastrzelono w mieszkaniu. Świadkiem tego morderstwa była 10-letnia dziewczynka, która potem zniknęła. Co jakiś czas puszczają w telewizji zdjęcia i rekonstrukcje. Jak myślisz, co się mogło z nim stać? Myślę, że mimo wszystko je odjebali. Czemu nie na miejscu? Uważam, że zabójcami byli Molek i Oskar, ale tylko na 99% ustalono, że to oni dokonali tego zabójstwa. Nie było dowodów procesowych. Ta mała była świadkiem wszystkiego i zadzwoniła do znajomego matki. Ukryła się? Tak, była schowana w mieszkaniu, oni jej nie widzieli. Zadzwoniła do Mikołajczyka, a ten, wiedząc, że Oskar jest znajomym Andzi i że Andzie ktoś puknął, zadzwonił do Oskara. Nie wiedział tylko, że Oskar był zabójcą, no i przyjechał tam Oskar z Molkiem. Ktoś widział, jak z mieszkania wychodziła ta dziewczynka w towarzystwie Mikołajczyka, Molka i Oskara. Wsiedli do samochodu i odjechali. To był ostatni raz, kiedy widziano tamtych ludzi. Od tamtej pory nie znalazł się ani Mikołajczyk, ani dziewczynka. Ta teza w przypadku zaginięcia tej młodej damy wydaje się najbardziej prawdopodobna. Również jeden z mężczyzn, którzy według tej relacji wyprowadzali z mieszkania dziewczynkę, Oskar, miał racjonalny motyw do zabójstwa Andzi i jej konkubenta. Miał motyw, by zabić oboje. Oskar to gangster z Mokotowa, nazywany przez media złośliwie celebrytą z Mokotowa, dzięki swojej niegdyś aktywności w mediach społecznościowych. Obecnie skarżony w procesie Gang Łopci na Trzy Palców, grupie, która zajmowała się brutalnymi uprowadzeniami, dokonała 10 takich czynów, w tym 3 osoby nigdy nie wróciły do domu. Być może temat doczeka się osobnego materiału. W każdym razie Oskar to gangster z grubą kartoteką. Człowiek nieobliczalny, brutalny, zdolny do wszystkiego. Człowiek, który najprawdopodobniej na swoim sumieniu ma niejedno życie. Oskar Z. był zakochany w Andzi. Wspierał ją finansowo, jednak trafił do więzienia i Andzia rozpoczęła związek z Piotrem S., pseudonim Świr. Tym samym, którego ciało znaleziono przy Dąbrowskiego. Andzia nie chciała wrócić do Oskara, na co miał być wściekły. I to właśnie on z takiej motywacji, w akcie zemsty, miał dokonać morderstwa, a później wraz ze swoim wspólnikiem, Marcinem S., pseudonim Mołek, zamordować i zakopać Karinę oraz jej chrzestnego, Świętego. To miało się nie spodobać grupie i jej szefowi. Jednak fakt był już dokonany, a jakby nie patrzeć, dziewczynka była świadkiem podwójnego morderstwa, za które groził wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. To niezwykle ryzykowny świadek. Właśnie Święty, nie wiedząc, kto jest sprawcą, miał zadzwonić do Mołka, wspólnika Oskara, po pomoc w ukryciu dziewczyny. Nie wiedział, że w ten sposób wydał na siebie oraz dziecko wyrok śmierci. Z telefonu Andzi po jej śmierci wykonano połączenie do Mołka. To fakt. Wykonał je zapewne Święty, będąc na miejscu zdarzenia. W tej hipotezie nie tylko zazdrość mogła być motywem, ale również rosnące wpływy Andzi. Chciała większy teren, robiła się niebezpieczna, pięła się w hierarchii, mogła być niewygodna. Oczywiście to nie jedyna hipoteza. Jest również taka, w której Święty miał wywieźć dziewczynkę do domniemanego ojca, do Grodziska Mazowieckiego. Później miał być torturowany przez grupę mokotowską, aby wyjawić, gdzie zabrał Karinę. Kiedy gangsterzy się dowiedzieli,
było za późno. Ani siedmiolatki, ani jej domniemanego ojca nie było na miejscu. To tylko hipoteza. Według zeznań jednego z gangsterów Osamy, osobiście pomagał Mołkowi zakopać Karinę. Mieli problem, bo ziemia była twarda, zamarznięta, napisał w swojej książce Janusz Szostak. Zaraz po zaginięciu pojawiły się komunikaty w mediach. Jak to bywa w przypadku takich spraw, pojawiły się zgłoszenia, że gdzieś ktoś widział Świętego i dziewczynkę. Wszystkie tropy były jednak ślepą uliczką. Sam Mołek, który został skazany na 15 lat za próbę morderstwa, mówił, że nie wie, co się stało ani z dziewczyną, ani kto zabił matkę. Trudno się jednak dziwić. Udział w zabójstwie dziecka to ogromny wyrok. Poza tym w więzieniu dzieciobójcy mają raczej kiepski los. Według relacji policjantów, gangsterów i pokazują to również fakty, Święty większość zysków z narkotykowego biznesu wydawał na własne uzależnienie. Nie był ważną postacią świadku, był zwykłym dealerem, nie miał więc ani finansowych, ani logistycznych możliwości wyjechać z kraju, zmienić personalia i zrobić to na tyle skutecznie, aby nie znaleziono śladu przez kolejne dziesięciolecia. Najbardziej brutalną, a zarazem prawdopodobną tezą jest morderstwo. Morderstwo dziecka, które w niczym nie zawiniło. Dziecka, którego nie interesowało, kto ile towaru sprzedał. Dziecka, którego nie interesowało, kto rządzi starym, a kto górnym oktowem. Dziecka, które chciało żyć, bawić się i poznawać świat. Ta historia pokazuje, jak bezwzględny jest świat gangsterów. Daleko mu do telewizyjnych seriali czy filmów, gdzie bohaterowie to ludzie honorowi z zasadami. W prawdziwym świecie dla tych ludzi liczą się tylko pieniądze. Bez względu, kto będzie ofiarą. Bez względu na honor i zasady. Dzisiaj ta sprawa jest zapomniana przez media, a szkoda. Karinie, jeśli naprawdę nie żyje, należy się godny pochówek. Jeśli jednak Karina by przeżyła, to ma dziś 25 lat i może wyglądać tak. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zapraszam także na facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Do zobaczenia w następnym odcinku.